Proszę Państwa, bardzo nam jest miło powitać wszystkich na dzisiejszej uroczystości, a spotkaliśmy się tutaj z okazji 460. rocznicy wydania Biblii, którą my znamy najbardziej tutaj w Pińczowie pod nazwą Biblia Pińczowska, ale oczywiście znana jest również pod nazwą Biblia Brzeska i Biblia Radziwiłłowska. Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie powitać pastora Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Pińczowie, pana Sławomira Barańczyka, który jest... który jest również współorganizatorem dzisiejszej uroczystości. To tak naprawdę pastor zwrócił się do nas, przyszedł tutaj do mnie, do muzeum z taką propozycją, abyśmy wspólnie właśnie taką rocznicę uczcili. Ja oczywiście się zgodziłam, bo uważam, że jest to bardzo, bardzo ważna część naszej historii, historii naszego miasta Pińczowa. Bardzo serdecznie witam również wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie, pana Krzysztofa Wąsika, który gdzieś tam z tyłu się ukrył. A obok wiceprzewodniczącego jest z nami, siedzi i jest z nami pan Jerzy Znojek, wieloletni dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Witamy serdecznie, panie dyrektorze. Widziałam również wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego imieniem Hugona Kołątaja w Pińczowie, pana Tomasza Pietrzykowskiego. Jest z nami? Jest, tak, witamy. Witam również dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Pińczowie, panią Agnieszkę Kucybała. Jest z nami również podharcmistrz Anna Steckiewicz, komendant chówca ZHP w Pińczowie. Witam również bardzo serdecznie media, które dzisiaj tutaj z nami są. Telewizja Pińczów Twoje Miasto, Radio TPI, portal pińczowska.com oraz telewizja TVP3 Kielce. Witamy. Proszę Państwa, ja jeszcze pozwolę sobie powitać jedną z ważniejszych osób, bez której ta dzisiejsza uroczystość na pewno by się nie odbyła. Witamy serdecznie pana Krzysztofa Bandołę-Skierskiego z Biblioteki Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie. Będą mieli Państwo okazję za chwilę usłyszeć bardzo, bardzo ciekawy wykład. Też pod takim bardzo fajnym tytułem w Pińczowie o Biblii Pińczowskiej. Proszę Państwa, my tutaj wspólnie z pastorem ustaliliśmy, że ja witam swoich gości, a pastor wita swoich, to znaczy Państwo są gośćmi naszymi, ale nie wszyscy wszystkich znamy, więc pastor teraz przywita gości, którzy przyjechali razem z nim. Wypada mi również zacząć od podziękowania tutaj pani dyrektor, że jest taka możliwość, że możemy wspólnie współpracować i w ogóle wszystkim pracownikom Muzeum Regionalnego w Pińczowie. Jest pan dyrektor Znojek, z którym zaczynaliśmy tę współpracę już wiele lat temu, już podobne uroczystości były, więc zawsze nam się tutaj bardzo dobrze współpracuje, dobrze spędza czas. Jest bardzo przyjemnie i serdecznie i to jest, myślę, taka też wielka wartość dla nas osobista, te relacje, które możemy tutaj podtrzymywać. Ja ze swojej strony chciałem powitać pastora Wojciecha Leszczyńskiego z Warszawy, dyrektora Seminarium Teologicznego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i też mojego poprzednika tutaj, gdy chodzi o służbę pastora właśnie w Pińczowie. Także witam serdecznie. Witam też doktora Bogusława Helbina, pastora ze Skarżyska Kamiennej i wieloletniego wykładowcę Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Witam też pastora Macieja Jańczaka ze Starachowic. Witam serdecznie.
i chyba już więcej pastorów nie widzę, więc to tyle. Ale przede wszystkim witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i muszę powiedzieć, że właśnie to jest taka wspaniała rzecz, że możemy być razem, że możemy się zgromadzić wokół czegoś tak cennego jak Pismo Święte. Na pewno motywacje możemy mieć różne. Niektórych może pociąga sama treść, niektórych pociąga to jako pewna ciekawostka historyczna. Może jesteście Państwo miłośnikami po prostu swojego miasta, historii tego miasta i to jest bardzo piękne. I to jest wielka wartość, że jesteśmy tutaj razem, że coś nas łączy, że tak mile możemy ten czas spędzić. A więc Biblia nas tutaj zgromadziła w taki czy inny sposób i Pismo Święte zawsze wnosiło coś pozytywnego. Zawsze odkrywanie Pisma Świętego, jego wartości, jego znaczenia wnosiło oświecenie i wnosiło edukację. Wszyscy reformatorzy, którzy właśnie postulowali za tłumaczeniem Pisma Świętego na języki narodowe, oni też postulowali uczyć czytać i pisać. W dawnych czasach, wiemy, nie było to dostępne dla każdego człowieka, więc uważano, że Pismo Święte winien czytać tak samo chłop, jak i król. A więc ta edukacja musiała docierać, więc reformacja niosła za sobą też właśnie tego typu wielkie wartości. Chciałbym tak powiedzieć od siebie, że Biblia to nie jest książka do przeczytania, Biblia to jest księga do czytania, więc jest to księga, która wielu osobom towarzyszy przez całe życie. Mnie również towarzyszy przez już bardzo, bardzo wiele lat. Więcej już mi towarzyszy w moim życiu niż wcześniej, kiedy do niej nie sięgałem. A przede wszystkim główny bohater tej księgi, czyli Pan Jezus Chrystus, to jest taka dla mnie postać sztandarowa ponad wszelkie inne postaci. I zachęcam wszystkich do lektury tej pięknej księgi, czy raczej tych ksiąg świętych. Na pewno znajdziecie tam Państwo i piękne utwory pod względem literackim, i cudowna poezja, a nawet dramat, proza, różni autorzy, różnie uzdolnieni na przestrzeni wielu wieków tworzyli tą niesamowitą księgę, która dla wielu ma niewątpliwie ten Boży pierwiastek. Chciałbym jeszcze tak powiedzieć, że akurat też jest taka zbieżność pewnych rocznic, ponieważ również we wrześniu, ale 25 lat temu właśnie tutaj w Pińczowie został powołany zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej i można powiedzieć, że tak po wielu latach, setkach już można powiedzieć lat zaniknięcia protestantyzmu w Pińczowie, te protestanci jakby powrócili. To znaczy, to są osoby stąd. Zawiązała się tu społeczność, która zapragnęła praktykować swoją wiarę, wyznawać swoją wiarę właśnie pod opieką czy w obrębie tego wyznania właśnie, które ja też tutaj reprezentuję. No i tak jak już wspomniałem, jeden z naszych gości, który też będzie czytał dzisiaj fragment Słowa Bożego, był tutaj tym pastorem jeszcze wcześniej przede mną. Także mamy takie 25-lecie też obchodzimy właśnie we wrześniu. Znaczy we wrześniu to było, dzisiaj już mamy troszeczkę później, mały poślizg, ale w każdym razie ta Biblia została wydrukowana we wrześniu 1563 roku. To może tyle. Nie chciałbym zatrzymywać swoją przemową, tym bardziej, że będziemy mieli bardziej atrakcyjne rzeczy za chwilę niż moje wystąpienie. Także życzę Państwu mile spędzonego tutaj czasu, miłych przeżyć i też miłych jakichś rozmów wspólnych. Myślę, że do tego też będzie okazja. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, ja sobie jeszcze pozwolę, bo jak tak stałam z boku, to zobaczyłam, że jest jeszcze o wiele więcej osób, które powinnam przywitać. Są z nami panie ze Stowarzyszenia Ludowego Chata Bogucka, są z nami członkowie klubu Seniora, Seniorita w Pińczowie. Bardzo serdecznie witamy i przede wszystkim wszystkich Państwa witam. Bardzo się cieszymy, że Państwo tak licznie przybyli na te dzisiejsze uroczystości. Ale co jest jeszcze ważne i o czym muszę
powiedzieć tutaj wspólnie z pastorem, powinniśmy o tym powiedzieć. Proszę Państwa, po prawej stronie są tak naprawdę najważniejsze obiekty, rzeczy, które nas tutaj dzisiaj sprowadziły. To są trzy starodruki i teraz bardzo serdecznie chciałabym podziękować panu dyrektorowi Janowi Książek, który jest dyrektorem Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, który użyczył nam egzemplarz właśnie Biblii Pińczowskiej z 1563 roku. Proszę Państwa, w czwartek jechaliśmy 8 godzin po ten egzemplarz, znaczy no 4 w jedną stronę i 4 w drugą stronę, ale razem 8. On się znajduje w tej środkowej gablocie i on właśnie pochodzi ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Natomiast te dwa po bokach pochodzą ze zbiorów Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Tam dalej znajduje się również egzemplarz Biblii Pińczowskiej z 1563 roku, a tutaj bliżej mnie znajduje się poliglota Eliasa Huttera, czyli wydany w Norymberdze w 1599 roku Nowy Testament w 12 językach. Te dwa z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego są z nami tylko dzisiaj, natomiast ten środkowy z Wielunia będzie przebywał z nami aż do 15 grudnia, więc będzie można tutaj przychodzić. Bardzo zachęcam szkoły przede wszystkim, żeby mogły przyjść i zobaczyć oryginał. Następna okazja chyba za 10 lat dopiero się nadarzy, prawda? Będziemy kontynuować, dokładnie. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, zapraszam teraz do wysłuchania wykładu pana Krzysztofa Bandoły-Skierskiego z Biblioteki Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie, który właśnie przyjechał tutaj do nas dzisiaj z Warszawy i który opowie nam o Biblii Pińczowskiej i w takim wdzięcznym tytule w Pińczowie o Biblii Pińczowskiej. Zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Na początku chciałem powiedzieć, że byłem tutaj po raz pierwszy w 1999 roku, kiedy tutaj w muzeum obchodziliśmy 500. rocznicę urodzin Jana Łaskiego, który był, mówiąc w kategoriach języka polskiego, prekursorem idei, aby Biblię przetłumaczyć na język polski. Następnie byłem w 2013 roku, kiedy obchodziliśmy uroczystość 450-lecia wydania Biblii Brzeskiej, tutaj powiem, dlatego że została ona wydana w Brzegu we wrześniu 1563 roku, ale to jest tłumaczenie Pińczowian. Ono w tym miejscu się dokonało, natomiast zostało wydrukowane w Brześciu Litewskim i dlatego popularnie zwana jest Biblią Brzeską. Oczywiście jest to poprawna nazwa, jak również poprawną nazwą, a tutaj w Pińczowie powinniśmy szczególnie o to dbać, dlatego że oto w tym gmachu grono tłumaczy z różnych krajów zebrało się i w ciągu 6 lat przetłumaczyło Biblię na język polski. 6 lat. I teraz pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest i dużo, i mało. To jest mało, dlatego że współczesne tłumaczenie, które mamy dzisiaj, które nazywamy tłumaczeniem ekumenicznym, powstawało ponad 20 lat. Do tego tłumaczenia zaproszeni byli przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich, także Kościół Ewangelicko-Reformowany, którego reprezentuję, jak również Kościół Katolicki, jak również kościoły zielonoświątkowe. I potrzeba było na to 20 lat wytrwałej pracy tłumaczy, żeby taki przekład zaistniał. Tutaj to się wydarzyło w ciągu 6 lat. I teraz rozpoczęło się to w roku, może tutaj ja mam przygotowaną prezentację, może byśmy najpierw zaczęli od tych synodaliów. Czyli tutaj mamy synodalia. Otóż to wszystko zostało zapisane.
To jest druk synodów, akt synodów różnowiecznych z Małopolski, a więc także te, które... Następne. Tak wygląda karta tytułowa. Ona została opracowana przez Andrzeja Węgierskiego i zawiera protokoły synodów ewangelicko-reformowanych z Małopolski. Następne. Może następne, żeby tutaj... Tutaj mamy... Dobrze, może następny. Jeszcze, ja mam oczywiście dużo... Tutaj mamy akt synodu, który odbył się w Secyminie w 1556 roku i mamy wskazówkę, że... Jakby powiększyć ten fragment. Mamy wskazówkę, że następny synod odbędzie się w Pińczowie. Tutaj z boku. O, tutaj mamy jakby jedną z pierwszych informacji o synodzie w Pińczowie. I następną. Gdyby można było tutaj powiększyć fragment o ten tutaj. Będziemy mieli tutaj wspomniane jedno nazwisko. To będzie uczestnik tegoż synodu, który odbył się w Secyminie. I nie wiem, czy Państwo przeczytacie, jakie tutaj mamy imię i nazwisko. Czy ktoś może taka młoda dama, która tutaj siedzi, ona pewno ma najlepszy wzrok. Ten pierwszy, to jest Mikołaj Rej z Nagłowic. Dlaczego on będzie tam ważny? On jest uczestnikiem synodów, to po pierwsze, ale jest także wcześniejszym tłumaczem psałterza na język polski. To będzie rok 1548, kiedy zostanie opracowany przez niego psałterz w języku polskim i on także jest potencjalnie brany jako jeden z tłumaczy. Zapewne konsultuje się tutaj z tym gronem tłumaczy, które w Pińczowie bierze udział, ale jego nazwisko nie figuruje wśród tłumaczy. Dobrze, następne poproszę. Następny slajd to będzie... O, to będzie sam początek, jakby można powiększyć. To jest synod, który odbywa się we Wodzisławiu. Czy to jest daleko tutaj od Pińczowa? Nie. Nie, to jest bardzo blisko. Otóż tutaj po sąsiedzku odbył się synod w Wodzisławiu. Tam mamy na górze, że on się odbywa w maju, 15 lipca 1557 roku. I otóż tenże synod, który odbywa się tutaj po sąsiedzku, ma w punkcie trzecim, gdybyśmy mogli ten punkt trzeci o tribus i gdyby można było powiększyć odrobinę, to tutaj znajduje się postulat tegoż synodu, aby Biblię na język polski przełożyć. I te działania mają już miejsce, ponieważ one tutaj już toczą się. I do tego zostaje powołana komisja. Mamy tutaj właśnie nazwiska osób, które w tej komisji biorą udział, po to, żeby zbierały środki. Dlatego, że zdają sobie sprawę tłumacze i zdaje sobie sprawę Kościół, że rzecz będzie wymagała nakładów, rzecz będzie wymagała środków finansowych, żeby taka rzecz mogła się wydarzyć. A teraz, dlaczego ona się ma wydarzyć? Otóż reformacja realizuje jeden z postulatów Kościoła powszechnego. Ten postulat zostaje wyrażony chociażby przez Erasma z Rotterdamu, który mówi, że jeśli chcemy rozmawiać o Bogu, to musimy poznać Jego objawienie, to w jaki sposób On się objawia. A ponieważ On się objawia na kartach Starego i Nowego Testamentu, wobec tego to jest postulat reformacji, że jeśli chcemy rozmawiać na temat Boga, to musimy mieć ten kontekst, musimy mieć tą podstawę. A ta podstawa to jest Pismo Święte. I zostało ono objawione ludziom w dwóch wariantach językowych. Jeden, Stary Testament jest w języku hebrajskim, Nowy Testament, życie Jezusa i nauczanie w języku greckim. Skoro tak, to chrześcijanie powinni te języki poznawać. I gdybyśmy teraz mogli wrócić do Biblii i do strony tytułowej. O, strona tytułowa.
gdybym może powiększyć sam ten środkowy fragment. I tutaj mamy. Biblia Święta to jest księgi Starego i Nowego Zakonu, właśnie z żydowskiego, greckiego i łacińskiego, nowo na język polski z pilnością i wiernie wyłożone. To jest postulat, który jest realizowany z tego nauczania Erasma z Rotterdamu. Uczniem Erasma z Rotterdamu był Jan Łaski, który w tymże budynku brał także udział w pracach tłumaczeniowych, a także był postulatorem na tym synodzie, który odbył się w Wodzisławiu, aby te prace podjąć, prowadzić i doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. I teraz na tej sali chciałbym zapytać, czy są tutaj osoby, które w ogóle nic nie wiedzą na temat Biblii Brzeskiej, bo tak jak patrzę na Państwa, to Wy, jako mieszkańcy Pińczowa, pewno bardzo, bardzo na ten temat wiele wiecie. A ja chciałbym się skoncentrować na kilku takich ciekawych aspektach, które w tejże Biblii się znajdują. Czy są ludzie, czy są osoby, które o Biblii niewiele słyszały? Nie widzę zgłoszeń wobec tego. Spróbuję pokazać Państwu najpierw te tak zwane ciekawsze fragmenty. Drugie, o, mamy sam początek. Sam początek to jest list dedykacyjny fundatora tejże Biblii, a więc Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Mikołaj Radziwiłł Czarny 19 września pisze list dedykacyjny do króla. On będzie tym, który w momencie, kiedy nie ma środków na wydanie, na dokończenie tłumaczenia i na wydanie, on ze swojej prywatnej kasy wyłoży, ja bym powiedział tak, majątek. Dzisiaj, znaczy, możemy powiedzieć, że on wyłożył 3000 srebrnych złotych polskich. Nam to dzisiaj nic nie mówi. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że to jest majątek. Nie wiem, jak wielki, ale to było dopłacenie do tłumaczy, żeby oni mogli funkcjonować i wydanie całości tego tekstu. Więc on wykłada majątek i dedykuje tęże Biblię królowi Polski Zygmuntowi Augustowi. I zobaczmy, co tutaj się dzieje. Gdybyśmy mogli powiększyć samą górę. Mikołaj, jeszcze do góry. Mikołaj Radziwiłł zwraca się tak do króla polskiego. Najjaśniejszemu panu Zygmuntowi Augustowi, z Bożej łaski królowi polskiemu, wielkiemu księżycu litewskiemu, ruskiemu, pruskiemu, etc., etc., etc. I tutaj mamy najmiłościejszy, miłościwy król, etc., etc. I w kolofonie mamy S.A. Zygmuncie Augustie. To jest oficjalny skrót tytułu królewskiego w koronie jagiellońskiej Zygmunt August. I teraz zobaczmy, co nasi tłumacze i redaktorzy z tego robią. Więc najjaśniejszy, miłościwy królu Zygmuncie Augustie. I teraz Syam, sam Pan Bóg, wszystko dobre powierza Tobie, ofiarując tę Biblię. To nie jest przypadek, że Tobie jest to dedykowane. Dlatego, że Ty jesteś królem i podobnie tak jak królowie w Izraelu mają dokonać odnowy Kościoła, przywrócić jemu ewangeliczny kształt. To jest powinność Twoja, Panie Królu Zygmuncie Augustie, że sam Bóg powierza Tobie te księgi. Zobaczmy, tutaj mamy w imię, czyli w skrót imienia królewskiego, w ten kolofon włożony od razu pierwszy wyraz. I teraz takich elementów, które są nieprzebadane w tej Biblii, jest jeszcze wiele. I to są takie jakby włożone pedagogiczne elementy do tego tekstu, żeby uważny czytelnik mógł temu wszystkiemu przyglądać się i takie elementy wydobywać. Żeby to wymyśleć, to trzeba być sprytnym, przebiegłym i też takim, który daje czytelnikowi takie elementy fascynujące, żeby mógł sam poszukiwać. Biblia została przygotowana
jako księga, na której mogą się uczyć także wszyscy. Następny poproszę. Tutaj sam ten środek można powiększyć. O. Tutaj, że list dedykacyjny Mikołaja Radziwiłła jest z dnia 19 września roku 1563. Jak powiedziałem, Mikołaj Radziwiłł zwraca się do króla Polski jako do tego, który ma odnowić, tak jak w Starym Testamencie, wiarę Izraela, tak ten ma odnowić wiarę w swoim królestwie, czyli w Polsce. Dobrze, następne. Mamy tutaj, Biblia została przygotowana do tak zwanego codziennego czytania. Mamy tutaj wiele elementów komentarza, takiego wprowadzenia. Ja bym powiedział, że to jest taka biblistyka dla wszystkich ludzi. To nie jest rzecz zamknięta, zawarowana tylko dla duchownych. Biblia została przygotowana jako tekst, który mają czytać wszyscy. Także, żeby ona była otworzona w domu i żeby pan domu mógł ją czytać. Żeby mógł się do tego przygotować, została ona wyposażona w wiele takich elementów. Tu jest o pożytku Pisma Świętego i o wszystkie sprawy, które są w przedmowie do chrześcijańskiego czytelnika. Dobrze, i następne. Tutaj będziemy... Następne... Tutaj mamy sumę. To jest taka krótka, zwięzłe wprowadzenie, o czym czytelnik będzie czytał, czyli o stworzeniu świata, o powołaniu Jezusa Chrystusa, o głoszeniu Ewangelii. I następne. Mamy tutaj wymienione wszystkie księgi, które się tutaj będą znajdowały w ich porządku. Następne. I tutaj powiększmy samą tą górę. Tu jest ku pilniejszemu Pism Świętych czytaniu napomnienie do chrześcijańskiego czytelnika. I tutaj będzie jedno zdanie bardzo, bardzo ważne. To jest takie polecenie, żeby to Pismo Święte czytać. I tutaj... Tutaj mamy takie jedno zdanie. Czynią nam zaprawdę sromotę Żydowie i Turcy, którzy wnet za młodu dziadek swoich uczą czytać na księgach swoich świętych. A więc Turcy, to rozumiem, że to są muzułmanie, uczą swoje dzieci od otwarcia Koranu i tam się uczą czytać i pisać. I Żydowie, czyli Izraelici, uczą swoje dzieci poprzez otworzenie swojego pisma, żeby tam się uczyli. I to jest postulat zawarty w tejże Biblii, żeby zwrócić się do młodych dam także i do młodych chłopaków, żeby w domach oni uczyli się na Piśmie Świętym. I to Pismo Święte zostanie w taki sposób przygotowane, aby pan domu mógł to otworzyć i też mieć wiedzę przygotowaną, czyli jeśli przeczyta te komentarze, te wprowadzenia, to będzie też umiał sobie z taką sprawą poradzić i jednocześnie tym młodym ludziom też, żeby mogli na tym się uczyć. Dobrze, następne. No i oczywiście, co jest potrzebne w czymkolwiek? Potrzebna jest systematyczność. I Biblia została wyposażona w jedną z takich pomocy, jakim jest, gdyby samą tą górę, to jest tablica ku przeczytaniu Biblii przez cały rok. A więc, jeśli byśmy codziennie poświęcili 15 minut, to byśmy przeczytali z psalterza, to będzie tutaj na 1 stycznia, to będzie psalm pierwszy ze Starego Testamentu. Gdybyśmy z pierwszej Księgi Mojżeszowej przeczytali pierwszy, drugi i trzeci rozdział,
A z Nowego Testamentu przeczytalibyśmy pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, drugiego dnia byśmy przeczytali następny, to po 15 minut dziennie, to przez cały rok mamy przestudiowane Pismo Święte. I tak samo jak jest to postulat do Turków i do Żydów, że oni uczą swoje dzieci wnet za młodu, to tutaj z młodymi ludźmi też moglibyśmy przestudiować całość Pisma Świętego. I tak jest to rozpisane na każdy miesiąc. Następne. Na każdy miesiąc, tutaj mamy luty, tutaj mamy czerwiec, tak? Może następne. I tutaj mamy pierwszą stronę Starego Testamentu, który zaczyna się od stworzenia świata. I tutaj mamy mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Mamy tutaj argument, może leciutko do góry. Już nie będę opowiadał o tych wszystkich detalach, które tutaj mamy. Jeszcze odrobinkę wyżej. I tutaj mamy początek. Początek znamy. Ja tylko może powiem, że ostatni raz, jak mówiłem na temat Biblii Brzeskiej, to poproszony byłem o 30 minut, już po 45 minutach zaczęło się coś więcej klarować, także proszę mi troszeczkę wybaczyć. Ja tutaj może tylko zwrócę Państwu uwagę tak, naprzód. Naprzód stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była niekształtowna i próżna i ciemność była nad przepościami. Otóż mamy do czynienia z tłumaczeniem na język polski. Proszę zobaczyć, co robią nasi tłumacze i nasi autorzy, którzy tutaj w Pińczowie to wszystko opracowują. Polski wyraz naprzód. On ma literkę A i mamy tutaj odniesienie do literki A naprzód. To jest przed wszystkim albo pierwej niż co było. Otóż wyraz Bereshit hebrajski w języku polskim tłumaczony jest jako na początku, naprzód, ale on nie ma tej wagi teologicznej, on nie ma tej wagi słownej, żeby powiedzieć, że oto wcześniej nie było nic, a oto teraz staje się. Więc każdy, kto to czyta, ma do czynienia z tłumaczeniem na język polski i oni mówią, że w tym wyrazie jest tak, on tak brzmi w języku polskim, ale on nie ma tego ładunku, który znajduje się w Biblii hebrajskiej. Więc żeby ten ładunek był, to Biblia wyposażona jest w cały materiał pomocniczy. I tutaj mogą tłumacze pokazać też wariantowość tego tekstu, że nie wszystko da się łatwo przełożyć. I oni tutaj też pokazują pracę tłumacza, ale też trud tłumacza. Bo przekład, który chce być wierny, czyli jeśli mamy na przykład zdanie, które składa się z 5-6 wyrazów hebrajskich, nie zawsze w języku polskim można oddać 5-6 wyrazami. Czasami trzeba tych wyrazów użyć więcej, żeby oddać sens, nie tylko słowo, czyli verbum, ale też sens. I tutaj nasi tłumacze stają jakby w takiej trudności, żeby pokazać, czym jest praca tłumacza, a jednocześnie oni mają do czynienia, świadomość tego, że mają do czynienia z Pismem Świętym, a więc z objawieniem Boga, gdzie nie mogą sobie pozwolić na uchybienie, dlatego że obcują z tekstem świętym, z tekstem ważnym, z tekstem, w którym Bóg objawia się człowiekowi i na podstawie tego tekstu my możemy o Bogu coś mówić. To jest to jego samoobjawienie. Dobrze, już nie będę więcej mówił. Tutaj mamy przykład przykazania, ale może to pominmy i wróćmy. O, Biblia została przygotowana, gdyby powiększyć sam ten fragment. To mamy Arkę Przymierza. Tutaj będę jakby zmierzał do tego, że młode damy i młodzi chłopcy też byli zaproszeni do tego, aby wspólnie tą swoją ciekawość do Biblii kierować. Tutaj mamy Arkę Przymierza. Arka Przymierza to jest to, co towarzyszyło Izraelitom w czasie podboju. Tam były złożone przykazania, które Bóg ręką swoją uczynił i dał Mojżeszowi na górze Synaj. Na górze Synaj. Dobrze. Następna ilustracja. Zapamiętajmy tę ilustrację, dlatego że ona nam będzie potrzebna w innym momencie.
Tutaj gdybyśmy powiększyli samą tą, ten stół na chleby pokładne, tutaj mamy księgi wtóre mojżeszowe, stół chlebów pokładnych. Mamy tutaj opis i pod spodem mamy opis, kiedy to wszystko ma miejsce. I jeszcze raz, zapamiętajmy ten stół na chleby pokładne, on tutaj właśnie bardzo dekoracyjnie wygląda. Zobaczmy, że tutaj są takie uszy, one też są opisane w tekście biblijnym i tutaj mamy drążki, które są, służą do donoszenia. Mamy dwie ilustracje, zapamiętajmy, teraz następna. I świecznik. Ze świecznikiem będziemy mieli tutaj taką małą zagadkę. Świecznik oczywiście to jest menora, tak? Ten świecznik, który był przechowywany w świątyni, tej, która była, towarzyszyła Izraelitom na pustyni, a później była w świątyni przenoszona. Oczywiście on już jest w kostiumie renesansowym. Jak zobaczymy podstawę, to jest renesansowy kostium tego świecznika. Dobrze, następne. Może następnie od razu przelecimy do... O, tutaj. Sam ten element. Otóż mamy tutaj Izrael, który znajduje się na pustyni i teraz na pustyni oni mają swoje miejsce święte, czyli namiastkę świątyni i teraz w tymże miejscu najświętszym znajdują się elementy, które widzieliśmy. Więc znajduje się tutaj Arka Przymierza, w której znajdują się tablice z przykazaniami. Znajduje się tutaj stół na chleby pokładne, które widzieliśmy z tymi drążkami wyciągniętymi. Tutaj zauważmy, że te drążki są włożone i w tymże miejscu najświętszym znajduje się świecznik. Ten wielki w kostiumie renesansowym. I teraz, czy widzimy, gdzie ten świecznik się znajduje? Czy młoda dama, bo to jest dla młodej damy takie zadanie, i dla wszystkich młodych ludzi, którzy mają podejść do rysunku, dlatego że to nie są przypadkowe ilustracje. Te ilustracje mają charakter pedagogiczny. One mają zachęcić do wejścia w ten tekst. Czy ktoś widzi świecznik? Nie widzi. I bardzo dobrze, bo to zostało ukryte. A ja? Tak? O, tak, proszę bardzo. Tak, mam pokazać. Otóż ten świecznik został przed nami ukryty. My widzimy tylko same te świece. I zapamiętajmy, w którym miejscu on się znajduje. On się znajduje na tej ścianie. Na tej ścianie znajdują się także deski wykonane z drzewa jakiego? Z jakiego drzewa zostały wykonane deski, które miały otaczać miejsce najświętsze na pustyni? Nie, ale zostawiam to. Tak, tutaj padła dobra odpowiedź. To było drzewo akacjowe. I tych deseczek miało być, możemy policzyć, 20. To wszystko jest w tym tekście zapisane i to wszystko w tym tekście z młodą damą albo z młodym panem możemy wyszukiwać. Dobrze, następne. Jeszcze następne. Tutaj mamy pozostałe, do tego już nie będę. Mamy tutaj kapłana, on też nam będzie potrzebny, ale może mniej o nim powiem. Tutaj mam następny, ołtarz ku kadzeniu, wanna miedziana. Dobrze, następne. I teraz, gdybyśmy mogli powiększyć ten fragment i opuścić go troszeczkę. Opuścić. Do góry. Tak, do góry opuścić. O, i tutaj mamy jeszcze raz. Tutaj mamy do czynienia z rzutami. Ja chodziłem do takiej szkoły, gdzie mieliśmy rzuty, musieliśmy coś tam przerysowywać i zauważyłem. Więc spróbujmy jeszcze raz przypomnieć sobie ten obraz, który mieliśmy. Czyli mamy tak, jesteśmy na pustyni, mamy miejsce najświętsze, tam znajduje się arka, w której znajdują się skrzynie. Arka jest skrzynią, w której znajdują się tablice z 10 przykazaniami. Tutaj znajdują się stół na chleby pokładne i w tymżeż miejscu znajduje się także świecznik. I on stał tutaj, ale tutaj go nie ma. On został przestawiony, znowu wstawiony za kotarę, w
taki sposób, żebyśmy mogli zobaczyć tylko i wyłącznie też tę jego górną, tą górną część, która znajduje się w znajduje się zasłonięta. Dobrze, i teraz jakby po całości. I teraz do takiego szukania z młodą damą albo z młodym panem możemy szukać, gdzież oni mieszkają. Otóż jak byli na pustyni, to mieszkają w namiotach. I tutaj możemy sobie znaleźć, że w tym namiocie mieszka plemię Neftalego. Tutaj mieszka plemię Asera. Tam mieszka, tutaj mieszka na przykład Symeona. Tam mieszka Gad. I gdybyśmy tutaj do góry pojechali, my tutaj widzimy większość. Tutaj mieszka plemię Judy, Isachar, Zabulon, a tu jest namiot Mojżesza. I tutaj możemy zadać młodej damie albo młodemu panu, a gdzie jest namiot Arona, kapłana Arona? My tutaj mamy troszeczkę więcej. Otóż namiot Arona został ukryty we frędzelkach tego namiotu i on tutaj ma swoje miejsce. I to... Dobrze, następne. I to są elementy takiej zwanej pedagogiki zaciekawienia młodego człowieka, jak złapać uwagę młodego, żeby móc wspólnie... Dobrze, móc wspólnie... dobrze, to wobec tego jeszcze może tą Biblię Huttera, poliglotę. Otóż Biblia została przetłumaczona i wydana w Brześciu Litewskim w 1563 roku. Następnie była, nigdy nie była jakby przedrukowana w całości. Było 5 wydań tylko Nowego Testamentu. Natomiast ona znalazła swoje miejsce w poliglocie Huttera. Tutaj mamy to właśnie poliglotę Huttera. Co to jest poliglota Huttera? To jest dwunastojęzyczne zestawienie 12 języków na ten sam tekst. A więc Eliasz Hutter był mistrzem, tak jak wówczas się mówiło, języków starożytnych i w ogóle lingwistą. Znał świetnie grecki, hebrajski, syryjski, łacinę z języków starożytnych, a z języków nowożytnych znał wszystkie nowożytne języki europejskie. Mówił po niemiecku, po francusku, po angielsku, znał także języki słowiańskie. I razem ze swoimi współpracownikami, ze studentami opracował 12-języczną poliglotę. Do tej poligloty zaprosił młodych ludzi. I powiedziałbym tak, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że w tejże Norymberdze na dole była drukarnia, na parterze była pracownia, w której ci ludzie pracowali, a na górze było dormitorium, w którym spali. I Nowy Testament został podzielony na wiersze, tak żebyśmy mogli sobie porównać hebrajski, grecki, hebrajskie zdanie, greckie zdanie, łacińskie zdanie, polskie zdanie, czeskie zdanie w tych wszystkich językach. I to była rzecz pomyślana, że język dzieli, ale jeśli znasz języki, to te języki łączą. O, tutaj mamy. To te języki łączą. Czyli jeśli poznasz tylko i wyłącznie, jeśli posługujesz się tylko i wyłącznie jednym językiem, to powodujesz, że jesteś oddzielony od innych ludzi. Natomiast jeśli poznasz wiele tych języków, to te języki poszerzają twoje pole widzenia, poszerzają twoje zdolności poznawcze. A tym tekstem, który poszerza te zdolności, to jest właśnie tekst tejże poligloty. I do tej poligloty spośród 10 tłumaczeń w języku Biblii na język polski Eliasz Hutter wybiera Biblię, która była tłumaczona tutaj w Pińczowie. To będzie Biblia Pińczowska, która zostanie wydana w Brześciu Litewskim. Dlatego będzie nazywana Biblią Brzeską i od tłumacza będzie zwana Biblią Radziwiłłowską, dlatego że Mikołaj Radziwiłł... Od fundatora, tak. Mikołaj Radziwiłł będzie fundatorem wydania drukiem tejże Biblii. I jeszcze tylko mogę powiedzieć, że Państwo jesteście tutaj mieszkańcami Pińczowa
i jesteście jakby dziedzicami tej wielkiej tradycji, tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło, a więc tłumaczenia, a więc uczynienia z języka polskiego, tego literackiego języka, bo dwa są takie dzieła, które to uczyniły. Jedno to będzie Mikołaja Radziwiłła, Mikołaja Reja z Nagłowic, Postylla, a więc kazania na wszystkie niedziele roku kościelnego. Proszę Państwa, to był hit. On za jego życia w trzech wydaniach się rozszedł. Został przetłumaczony na język ruski i też w tej części się rozszedł, a także na język litewski. To była książka, która była czytana. A drugą książką, która była czytana, to była właśnie Biblia Pińczowska od tłumaczenia, która była wydana w Starym i Nowym Testamencie jeden raz, natomiast pięć wznowień było w języku, pięć było wznowień. A więc to jest literatura, która stworzyła kanon języka polskiego. I to miało miejsce właśnie tutaj. I powiedziałbym tylko tak, że to jest zawsze wielka przyjemność móc przyjechać do Pińczowa i tą wielką europejską historię Pińczowa w Pińczowie o Biblii Pińczowskiej móc opowiedzieć. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi. No jest to trudne, pół wieku opowiedzieć 20 minut. I tak pan się nie wyrobił 20 minut, a obiecywał mi pan, że będzie 20 minut. Zapraszamy tutaj jeszcze na środek, bo przygotowaliśmy dla pana taki skromny upominek. Bardzo serdecznie dziękujemy, żeby trochę Pińczowa z panem pozostało nadal. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Mam nadzieję, że pan wcześniej przyjedzie niż za 10 lat do Pińczowa. Oczywiście, bardzo chętnie. Ja mam taką troszeczkę inną też prezentację, ale potrzeba na to, że tak powiem, godzinę. I to jest, proszę państwa, dotykanie tylko takiego czubeczka, czym ta Biblia jest.